Jup, czyli Jupiter, Manta czy Link. Która z tych trzech kryptowalut da największe wzrosty w najbliższych dniach? Zapraszam na odcinek. Adam Kuczyński. No dobra. W takim razie zacznijmy, przechodzimy na TradingView i zacznijmy od Jupa. Jupiter, głośno o nim w ostatnich dniach. Mega projekt zapowiada się, jeżeli chodzi o potencjalny profit. Praktycznie no market cap bardzo wysoki, no bo to już jest pierwsza setka, ale jakby no wiecie dobrze o tym, że to co grzeje i to o czym się najwięcej mówi, to co ma ogromny popyt i zainteresowanie, no to ma też fajną wycenę w przyszłości. Tutaj można powiedzieć, że już pomału biliśmy jakiś dołek, bo zobaczcie, jesteśmy na interwale H4, ale przejdźmy sobie na M15 i już tutaj zobaczymy, macie typowy pattern, oczywiście to jest start monety, on tam z 2 dolarów startowała, można powiedzieć na Bybicie, później był Binance, jakieś małe odbicie, no ale jak to zwykle na Binance, zaraz po listingu cena spada. Mamy dosyć dużą podaż, tutaj próby odbicia i robimy jeszcze jeden low, tak, wycinamy wszystkich tych, którzy już tutaj gdzieś tam liczyli, że to będzie pomału wzrost. Schodzimy, popyt, 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 no bo to są takie trzy dosyć duże wiki i już zaczynamy rosnąć. Robimy wyższy szczyt, delikatna korekta, tutaj dosłownie obronienie tego poziomu, tutaj też jakieś odkupy i idziemy do góry. Więc nie zdziwię się, jeżeli tutaj potencjalnie ta strefa będzie strefą na zakupy. Tak, jeszcze tutaj możemy wrócić na przykład sobie spokojnie po ten imbalans na tej małej osi. No natomiast wszystko zależy od rynku. Na razie wychodzi na to, że powinniśmy mieć do jakiegoś 5 lutego wzrosty, więc potencjalnie no, jakby jest szansa na tym, że ten Jupiter nam sobie fajnie urośnie, prawda? Natomiast no, długoterminowo oczywiście można mieć jeszcze jakieś zejście, no bo to jest świeża moneta w okolicy nie 50-45 centów. Chociaż nie do końca uważam, że jest to realne. No i dobra, zobaczmy, tutaj mamy, zobaczcie, bardzo fajny już przebicie, retest, więc tutaj powinniśmy już stąd pomału iść do przodu. Więc raczej jest to taka analiza, bym powiedział, na najbliższy dzień, może dwa. I to by było na tyle. Oczywiście, no, powiem Wam długoterminowo, jakbym to widział, ale tutaj zostawiam Wam właśnie taką szybką analizę do zrobienia. Tam powiedzmy 0,77 możemy robić kolejno dalej i zróbmy, pokuśmy się jakiś kolejny nowy szczyt, 82 centy. Więc tak by wyglądała ta analiza krótkoterminowa. Oczywiście powiedzmy w zakresie, nie wiem, powiedzmy w zakresie, o to nie, w zakresie na przykład, nie wiem, najbliższych tygodni uważam, że tutaj możemy doczekać się 2-3 dolarów. Myślę, że jest to realne. No, w zależności oczywiście, jak się ułoży rynek, prawda? Ale jeżeli będziemy mieli przebicie na Bitcoinie 45 tysięcy dolarów i wyżej, no to wtedy te 2-3 dolary jest tak naprawdę realne. W tym samym czasie, kiedy no, Bitcoin przebije, to od tego czasu powiedzmy kilka tygodni. Jeżeli oczywiście będziemy mieli tak okres bujania się i nie będziemy mieli tego przebicia, no to się to trochę wydłuży, ale uważam, że ta cena długoterminowo jest bardzo atrakcyjna. Fajna analiza, mały interwał, więc powinna się szybko analizować. Więc to jest to, moi drodzy. Jeszcze tylko zerknę, bo tutaj robiliśmy tak. Ostatnio mantę i ja bym to mantę dał update na to, co się wydarzyło. Mieliśmy ruch korekcyjny. I teraz tak, mieliśmy tutaj strefę zakupową na mancie TP1, TP2, więc analiza zrealizowana ostatnio, bo mieliśmy mantę. Więc mamy TP2 po przebiciu tego poziomu, mampota powinna przyspieszyć. Zobaczcie, pach, pach, książkowy retest i pójście mocno do góry. Więc ja tą strefę zakupową dostarczę tylko do aktualnego poziomu. Tutaj to jest do wywalenia. Myślę, że możemy się pokusić jakoś tej linii trendu. W tym zakresie może coś takiego bardziej. Okay, więc można powiedzieć taki typowy fake out, bo dosyć szybko wybrany i myślę, że możemy jeszcze tutaj dodać jakąś linię trendu, która będzie nam dodatkowo mówiła właśnie potencjalnie jakiś punkt zaczepienia. No tutaj manta jest akurat na przebiciu, też można powiedzieć najbliższy opór. Wolumen nie jest aż tak silny, więc myślę, że tutaj będzie chociaż trochę reakcja, jakaś cofka, ale nie powinna być duża.
Więc strefa zakupowa jest, a zaktualizujemy sobie tylko, jeżeli chodzi o nowe take profity. Więc widziałbym to w ten sposób. O, ok, a reszta myślę, że może sobie spokojnie zostać. Więc mamy też mantę. I myślę, że mógłbym dołożyć jeszcze update ace. Dlatego, że tutaj też fajnie się ten ace zachowuje. I mieliśmy co? No odbicie, nie pamiętam kiedy ten ace był. Nie wiem, czy to już było TP1 czy TP2. Czy stąd mamy na razie TP1, ale zobacz, że faktycznie ten ruch korekcyjny był, a tu jest dosyć spora akumulacja, więc myślę, że też możemy o tym ejście chwilę wspomnieć. Dostosuję tylko tak linię trendu o aktualną sytuację, czyli damy coś, co tutaj będzie nam mówiło o potencjalnie o przebiciu, tak, bo lepiej jakby, okej, już retest, to co się wykonało, to oczywiście czasami ta linia trendu lepiej pasuje tu po jakiejś knotach czy korpusach, nieważne, w zależności jak, jaka jest sytuacja i jak po prostu jest respektowana, bo najważniejsze w tej linii trendu, jeżeli ona jest respektowana, no to wtedy bardziej oczywiście działa i rynek ją widzi. Natomiast to, co tutaj myślę, że będzie dodatkowym potwierdzeniem, czyli przebicie tej linii trendu. Fajna jest ta akumulacja tutaj, więc ja myślę, że taka strefa zakupowa, o, to będzie gdzieś... O, tutaj w tym obszarze. No i co? No i tutaj chodzi mi o tą akumulację. O, w tym dokładnie miejscu. Więc jeżeli jeszcze będziemy mieli przebicie tego boksa górą, no to tu też będzie dodatkowe potwierdzenie. Dołożę oczywiście update take profitów. To by był TP1, TP2. W takim razie damy nieco wyżej. O, no a reszta zostaje bez zmian. Więc mamy coś takiego, może coś jeszcze na nowego dołożę. Link sobie ostatnio dobrze radzi, więc zobaczmy sobie linka na jakimś pokoju, tutaj pewnie nie ma analizy. No i dobra, to dodamy jeszcze dodatkowo ekstra KuCoin, znaczy link, ale na KuCoinie, zobacz jaka długa akumulacja. Więc ten box akumulacyjny gdzieś, no tutaj znajdźmy jego podstawę, czy tutaj bardziej, myślę, że tutaj ona by była gdzieś, tutaj mamy reakcje, tu jeszcze jak dosunę, to zobacz, że tutaj też były reakcje niewielkie, co prawda, tutaj jakieś wyjście górą, ale te dwa szczyty zostały zbite, więc myślę, że o, tu będzie bardziej sytuacja, będziemy mogli patrzeć na ten moment. Tutaj i teraz tak, tu był dosyć duży wolumen podażowy, ale wykupiony, powrót do 50% długości szpili, znana strategia, zresztą jak wpiszesz mister Aaron Kuczyński na przykład i jakby strategia 50% długości szpili, to jest o tym lekcja prawdopodobnie na YouTubie, ale na pewno jest w moim kursie. Możesz sobie wejść na przykład na bitcap.store, bitcap.store, tak, to jest jakby nasza strona. I tam na pewno sobie te lekcje znajdziesz. No i oczywiście możesz zostawić też suba na kanał, jeżeli widzisz wartość mojej pracy. No i teraz dobra. Więc mamy przebicie tutaj na jakimś tam wolumenie, dosyć ciekawym, po takiej dużej akumulacji. Więc jeżeli byśmy mieli zamknięcie powyżej tego obszaru, to by był jeden, można powiedzieć, jeden moment, w którym mamy pierwsze potwierdzenie, o, to jest tutaj, a drugie byłoby powyżej tego poziomu. Więc no może być tutaj jeszcze taka trochę jakaś komórka w tym zakresie, ale jeżeli będziemy mieli przebicie tych dwóch poziomów, to śmiało możemy iść wyżej. Zostawiam tutaj tepek 1. Zaryzykuję jakiś fake out, przebicie przy TP2, TP3. TP4, myślę, że spokojnie możemy próbować do 20 dolarów takiego linka rozegrać. 4, no i tutaj dajmy sobie o 5. Tak by to wyglądało, jeszcze jakby moment na zakupy, no myślę, że strefa zakupowa byłaby w tym obszarze. Okay, czyli dotąd sobie możecie kupować
do 15.20. I tak to wygląda. Oczywiście to też nie jest analiza tam na jeden dzień, ale na najbliższe 4-5 myślę, że jest szansa, że coś się tutaj porealizuje. Więc to wszystko też za chwilę macie link do darmowej grupy w opisie, więc dodajcie się i tam za chwilę będą analizy z opisem tychże altcoinów. Dzięki za dzisiaj i słyszymy się jutro w kolejnym odcinku na kanale. Więc daj suba, żeby być na bieżąco. Cześć!